Rynek eurodolara stabilizuje się w ostatnich godzinach. Inwestorzy wyraźnie czekają na zapis kwietniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, które otrzymamy dzisiaj o godzinie 20. W nim oczywiście będą szukać jakichś sygnałów co do przyszłej polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych, no czy ostatnie słabsze dane makroekonomiczne mogą przesuwać ten termin zacieśniania polityki pieniężnej, natomiast również będą szukać informacji, czy przypadkiem te głosy jastrzębie nadal są tak wyraźne jak w marcowym posiedzeniu, czy też zdecydowanie straciły na sile. To będzie decydowało o takim pierwszym ruchu na eurodolarze, o osłabieniu czy też o wzmocnieniu amerykańskiej waluty. Natomiast warto również podkreślić, że jutro mamy wstępne odczyty PMI-ów ze strefy euro. To może być również przyczyna dość umiarkowanej reakcji. Prawdopodobnie te PMI nie będą jakieś rewelacyjne ze strefy euro. Stąd nawet jeżeli dzisiejsze miny byłyby dość gołębie, no to inwestorzy będą wstrzymywać się z jakimiś większymi decyzjami dotyczącymi sprzedaży dolara. Dodatkowo w piątek mamy także wystąpienie Janet Yellen, a ona z kolei będzie mogła już skomentować wszystkie dostępne dane, no więc także inwestorzy będą wstrzymywać się przed jakimiś większymi ruchami właściwie do końca tygodnia. Przechodząc do rynku krajowego, no dzisiaj warto zdecydowanie zwrócić uwagę na bardzo słabe dane z polskiej gospodarki. Sprzedaż detaliczna zamiast wzrosnąć o 1% spadła o minus 1,5%. Również dużo słabszy był odczyt produkcji przemysłowej zamiast wzrostu między 5,5 a 6%, tak jak podawały to agencje informacyjne na podstawie konsensusu ekonomistów, no ten wzrost wyniósł jedynie 2,3%. Także tutaj duże zaskoczenie, negatywne oczywiście zaskoczenie, no i to spowodowało wyraźną przecenę polskiej waluty o 2-2,5 grosza w relacji do euro. Na razie te dane oczywiście nie zmieniają ścieżki polityki pieniężnej czy też PKB, natomiast no mogą być takim wielkim znakiem zapytania, czy przypadkiem to jest jakiś sygnał lekkiego spowolnienia, czy też być może no, zaburzenie krótkoterminowe i w kolejnych miesiącach powrócimy do tych solidnych danych z rodzimej gospodarki. Jedynym takim pozytywnym aspektem dzisiejszej publikacji z GUS-u była budowlanka. Tutaj widzieliśmy wzrost 8% rok do roku, no i to było zdecydowanie więcej niż oczekiwania. Natomiast to oczywiście nie zmienia bardzo negatywnego wydźwięku sprzedaży detalicznej produkcji przemysłowej.